ja najbardziej Ciebie, Sławek, cenię, bo to było dla mnie kolejny przeskok, tak jak mówiłem o Cykadzie. Nowością. Dla mnie był Twój Wobler. Ja powiem Ci szczerze, że pamiętam... O, Woblerów to ja nie chciałem, kurczę, ale to tak. Ale powiem Ci, Sławek... Zbraniałem jak ta... Powiem Ci tak. Cnotliwa panienka. Pamiętam, to był sierpień, dobrych parę lat temu, byliśmy z kumplem na Pstrągach. Ja potem napisałem artykuł Sierpniowe strzygowanie. Przyznam Ci szczerze, że doskonale wiesz, woblerów mam przeróżnych duże ilości. Ja lubię woblery. Mam woblery, które wydawało mi się swego czasu, że były rewelacyjne. Natomiast pierwsze... Bo były. Kiedyś, tak? Sławek, pierwszy raz jak założyłem strzygę... A krótkie okresy świetności zawsze są. Powiem Ci, Sławek, jak pierwszy raz założyłem strzygę i łowiłem po swojemu, czyli w poprzek nurtu i z nurtem, to wydawało mi się, ja mówię, cholera, co to jest? Mówię, to nie pracuje, to gaśnie w tej wodzie, jak to prowadzić? I ona poleżała ze 2 czy 3 dni w pudełku. Miałem wtedy pierwszy raz na tym wyjeździe sierpniowym. I powiem Ci, nie zapomnę dnia, gdzie złowiłem, pamiętam jak gdzieś ponad 30 pstrągów, wszystko w okolicach 40 cm, łowiąc jednego niemal za drugim. Łowiłem w najprostszy, najbardziej banalny sposób na świecie, czyli rzucałem w dół i kręciłem do siebie korbką w równym tempie. Ta strzyga wywijała orły, ona jeździła lewa, prawa, ja to mówię, że ona robi halsy wtedy. Chodziła wężem, migotała, pstrągi chodziły za nią, dwa robiły na wodzie fale. Sławek, tych szeroko znanych woblerów Twoich jest kilka. Jest strzyga, jest krąpik, jest łamaniec, jest ołówek. Opowiedz o tej strzydze, gdzie nią łowić, kiedy ona ma najlepsze okresy. Mówimy oczywiście o tych standardowych naszych kolorach strzebli i pstrąga. Czy to rzeczywiście jest tak, że to jest wobler najbardziej skuteczny latem? To pierwsze wobler zacząłem robić, to tam to sobie tej Rapali Original, co nie? No, a później ja mówię to tak. Cały czas próbuję przynęty przystosować do warunków. Warunków po prostu, warunki się zmieniają. Niektórzy nie wierzą w to przebłyszczenie, to ich sprawa. Kwestia wiary to wiadomo. Do nikogo nie mam zamiaru ani namawiać, ani tego. W każdym razie strzyga, pierwsza strzyga to mi wyszła przypadkiem, bo ja nigdy nie robiłem kształtów jakichś określonych, żeby tamtego. Na początku próbowałem kopiować, a później zobaczyłem przecież, czy to jest banan, czy to jest tam jakiś tam wygarbiony, czy to nie ma znaczenia. Największe znaczenie to ma ten, po prostu kolor, wielkość i po prostu te pewne właśnie walory pracy, co nie? Elementy pracy. Ja elementy, nie mówię, ja mówię o X-ie. Nieraz X wąski jest super. Szczególnie na klenie na okonie? Tak, a jeszcze, bo nieraz ma drobnego myka, ciężko to tak, dostrzec. Bo X-y mają tendencję do myku. No właśnie, i to jest ciężko dostrzec. Tylko ja zawsze mówiłem, ten X o taki, co nie? Tak. Łeb w lewo, ogon w prawo. Jak krzyż położyć na bok. No i to jest najgorsze, bo to po prostu nic się tak, to jest bardzo agresywne i tego. To sęcza ryby. Ale też czasami przecież wiadomo. Też biorą, no to nie każda potwora znajdzie swojego oczywiście, amatora. Oczywiście, ale Sławek, klasyczna strzyga twoja 6-7 cm. Tak, ta strzyga po prostu kiedyś mi wyszła, bo to tak samo kiedyś miałem taki przypadek, że mi się w oblerze jeszcze przy łebkiem byłem, przecież ja to robię od dziecka i od dziecka łowię ryby. To tylko tak mogę powiedzieć, że byłem łebkiem, a ile tam miałem lat, to tam dobrze nie wiem, bo to przecież dla mnie to nie jest ważne. Tam gdzieś mam zapiski, różne takie rzeczy, a tam już do tego tamte. W każdym razie, na przykład, pstrągarze to wiedzą, ster się ułamał, wobler się zachowuje nietypowo, nagle, Boże kochanie, co się dzieje? Pstrągi biorą, co nie? No ale to z tego trzeba wyciągać wnioski. I teraz tak, jak ja bym powiedział, ile jest przynęt woblerów skutecznych na pstrągi, to Boże kochanie, to firma wielka miałaby problem to wszystko ogarnąć, opisać, skatalogować i zrobić. Bo są różne sytuacje nad wodą, w ciągu dnia się nawet zmieniające, że tak, teraz jest tego typu, ten kolor, tu, ten odcinek jest inny, tamten inny i tak. I tu trzeba cały czas kombinować, ale trzeba mieć w głowie po prostu jakąś wizję, koncepcję i po prostu nigdy się nie załamywać i różnego typu, bo jeśli ktoś nie ma wiedzy, na przykład przyrodniczej, nie wie, co się w wodzie dzieje, no to niestety, musi kombinować. Raz taki wobler, raz taki kolorami i tak.
bo później to się układa w pewną logiczną całość, co nie? Są pewne odcinki, czy tego, czy jakieś typy wód, że takie, takie przynęty są z reguły skuteczne. Ale jednym typem woblera na przykład nie da się łowić. I strzyga jest, ja to nazywam woblery zadaniowe. Wiesz, załóżmy minok matarów, tak? Płyną te takie, krucia masz te minogi glut biedne. Jakby ktoś tam powrzucał, krucia masz zdechłe rosówki, płyną sobie, co nie? No i teraz, no co? No trzeba dostosować, no pstrągi nie przepuszczą takiej okazji, no proste, co nie? Tyle kurcza niemrawego, wysokokalorycznego pokarmu płynie. No ale to trzeba mieć. Bo one ignorują wtedy każdy jeden rodzaj. Gdy pokarm wysokokaloryczny pcha im się sam do pyska, no to tak, żeby skusić pstrąga do brania, albo tak, trzeba wyzwolić u niego instynkt jak się agresji, za dobre stanowisko, to można go w ogóle na samopodobnym wnerwić. Ale on go tam uszczypnie, puknie, czy tam tego, to tam jak ktoś ma szczęście, to się taki pstrąg zapnie, czy tam. Ale najlepsze efekty to są wtedy, weźmy szczeblo, tarło szczebli, co nie, czy tam tarło innych ryb, kiełbie. Niektórzy nawet nie wiedzą, co nie, kiedy głowa, czy trzeba ślizg itp. Ale to są, to i to tak. Jest dostosowanie, co nie? I teraz tak, strzyga ma nietypowe zachowanie. Mhm. I o to mi chodziło, ona ma takie mieć. Ona jest, ma się zachowywać dziwnie, tak. W sposób niekonwencjonalny. No tak jak Szuszkiewicz. Tak jak Szuszkiewicz. Ja powiem ci, czy jego tego. No. Tak jak ja słyszę od ludzi, którzy łowią na twoje woblery, mówią tak. Panie Rymku, wobler dziwny. Nie da się tego prowadzić prosto. Ja go nie czuję na kiju. On jakoś mi nie pracuje. On tylko błyska w wodzie. Ja mówię, proszę pana, ma pan killera w ręku. On ma migotać, ma jechać do prawej, do lewej, on ma przygasać, bo on wtedy łowi. Czyli Sławek, wnioskując z tego, co każdy powiedziałeś. Każdej przynęty przychodzi czas. I tylko teraz wędkarz doświadczony, czy jakby to powiedzieć, logicznie myślący, potrafi po prostu przystosowywać przynęty. Ryby się nie przystosują do nas. My musimy przystosowywać się do nich, do ich oczekiwań, co nie? I tak po prostu, no bo jeśli pstrąg został złowiony 10 razy na jakąś tam przynętę, wypuszczony, miał szczęście takie, to jest nieszczęście z rubla wędkarza, który innego, co nie? Który takiego pstrąga trafi. I on później mówi, kurwa, wyjście miał, miał wyjście, czy ja powiedziałem coś brzydkiego? Miał wyjście lub tam nie dojście, czy tam przejście, co nie jest takim pstrągiem. No on bidak zwietrzył podstęp, coś tak. Mu to nie gra. A strzyga jest woblerem wiernie imitujących coś w wodzie, co zdycha, co ma inne zachowania, dlatego te pstrągi to atakują. Tak zupełnie, bo się nie zachowuje, po prostu zachowuje się inaczej. Nie szablonowo, nie piankowo. Bo też jest sztuką, bo to nie... Sztuką też jest przy łowieniu na woblery, tak? Dlaczego ja robię z miękkiego drutu? Bo pstrągowanie, w ogóle łowienie ryb, łowi się na różnych brzegach, co nie? I raz pod prąd, raz prądem, raz lewy, raz prawy brzeg. I teraz trzeba manipulować tym oczkiem, więc ja sobie wykombinowałem miękkie oczko tego, czy... No co z tego, że na zaczepie? No to ja sobie ustawię paznokciem. Tak. Pyk. I ustawiam go odpowiednio, czy ja łowię z prądem, czy pod prąd. Czyli wracając do strzyga, taka jest. Tak. Jak ją ustawisz, tak. No. Ona na wszystkich brzegach i pod względem nurtu będzie działać. Ale podsumowując, strzyga jest woblerem zadaniowym, na najlepiej sprawdzającym się i wielokrotnie ja osobiście sprawdzałem na wodach przełowionych, tak. Na wodach, gdzie jest dużo wędkarzy. Tak. Tam, gdzie ja przede wszystkim łowię. Tak. Jest rewelacyjna na odcinkach no kill. No, bo tam się ryby wszystkie co tak. Wypuszcza. Więc natomiast, już... natomiast w moim odczuciu zdecydowanie cała ich mądrość jest w skutym pysku. Tak, cała mądrość strzygi jest w skutym pysku. Natomiast woblerem zdecydowanie innym, bo bardzo uniwersalnym i praktycznie łowiącym cały rok i we wszystkich warunkach jest krąpik. No, bo krąpik jest malutki. To nie, a małą rybkę zeżre wszystko. Sławek, czyli parę słów o krąpiu. Skąd pomysł na krąpia, do czego jest krąp i kiedy najlepiej nie łowić? No, to taki był okres, jak łowiłem pstrągi, co nie, że zauważyłem, że no to lusterkowanie takie. Tylko nie rytmiczne lusterkowanie, tylko właśnie w tym odpowiednim momencie, co nie. No i takie właśnie mi wychodziły przynęty, które robiłem z myślą raczej o odrze, warcie, co nie. No, mówię, trzeba to będzie. Kwestia, bo czego jest kwestia głównie? Kwestia też jest kolorów.
bo kształt nie tyle, ale są pewne kolory, co nie, które jakiś tam sposób Bo w krąpiu generalnie najczęściej to, co widzę, stosujesz, to oczywiście twój ulubione stare złoto, perłowe złoto, brokaty. No, takie, no. Ale ja zwróciłem uwagę, że bardzo skuteczny na wielu łowiskach, już nawet pozostawiając pstrągi, jest ta klasyczna perła z srebrna z grafitowym grzbietem. Na to łowi się wszystkie ryby, na to bierze wszystko. Łącznie z kleniami, boleniami i tak dalej. Mhm. Ale pstrągi częściej, co nie? Ale przy czystej wodzie. Częściej biorą, a to ze względu prawdopodobnie, co nie, na otoczenie, tak. Ten złoty ten piasek. Złoty, i te, a zieleń tą, to po prostu to jest tak jakby taka pewna moja tajemnica. To nie jest ani oliwka, ani tamtego. To ma taki jasny metalik, co nie? Tak. I to połączenie ze złotem, no to wiesz, jaki to tak, jest efekt. Tak, tak. Bo i cykada tak malowana, później, no. Ja robię różne przynęty. Ja nawet w ten sposób koloruję wahadłówki itd. I to jest kolor jakby magiczny, co nie? Na te... Ale można powiedzieć, że krąpiem w tych klasycznych twoich kolorach możemy wybrać się śmiało na pstrągi jako przynęta całoroczna, tak? Ja zwróciłem uwagę, że on najlepiej sprawdza się na wodzie, gdzie są duże płanie z żwiru, z jakimiś roślinami. No. Łukiem sprowadzany wtedy jest chyba najlepszy. Sławek. Na koniec, ona ma te myki i lustarkowane. Na koniec zostawiliśmy największą perełkę wśród twoich przynęt, bo to jest dla wielu wędkarzy rarytas najwyższej półki, czyli łamaniec. O, łamańce to ważne. Łamańce to dla mnie to były takim odkryciem, że o mało się, jak to się mówi, nie posikałem się. Mówię, teraz je mam. Pogadamy sobie, kurczę, lorobaski, co nie? No. Bo to już były takie okresy. Ja nie mówię, że jakieś robię doskonałe, super przynęty. No przecież nie jestem aż takim oszołomem, co nie, żebym taką ściemę próbował przemycić. Nie, nie, nie. Ja jestem skromnym człowiekiem, tylko czasami niektórzy mnie wnerwią. Wie, że mnie poniesie, co nie? Ale chodzi o co? Że łamańce, no wiadomo, nie było tych. Też brat gdzieś tam wykombinował. No ja zobaczyłem właśnie rapali, co nie? Tak, tą klasyczną łamanego rapale, tak. Kurde. Tylko ona pracuje nie tak jak musi. Ogonek ma. Tak. No, tam są i ona źle pracuje. To nie jest to, co nam ale chodzi. Ale wtedy to było... Już wystarczało. Tak, wtedy wystarczało. Tylko, że jak to wymagania rosły, co nie? Tak. I tego. I później, Boże, ja ten ogonek tam skróciłem, dostrzegłem tam pewne rzeczy, żeby on tam jak zwariowany chodził. Tak. A później sprawa tej drobności ruchów, co nie? I to wszystko tak wyważone. Bo teraz tak, niektóre mogą mieć wężem, niektóre mogą bardzo dobrze pracować, mieć te myki, co nie? Bo jak się łamańca splaszczy, to i ma te lustrowania. Tak. Części ogonowej samej, a czasem tak, z przodu, tak. Tak, tak. I to są te jego takie walory, bo tu, o co tu chodzi? O, to jest twoje najważniejsze pytanie. Drobno pracujący, proszę pana, ogonek. To jest moc. Cała i jeszcze wielu przynęt. I zwróciłem uwagę, że w twoich łamańcach, tych najlepszych, jest tak, że ogonek pracuje sobie, przód pracuje sobie, a no, ogonek każdy drga. Sobie rzepkę tak, skrobi. Tak, tak, i wtedy są najlepsze. No. Ja łamańcem Sławek łowię w ten sposób. Dla mnie to jest wobler przeróżnego zastosowania. Zwróciłem uwagę, że łowi na wodzie, gdzie logika podpowiada, gdzie łamańcem na 3-metrową dziurę, jak on idzie pół metra pod powierzchnią. Bo nieraz właśnie wali, pstrągą. Gonią go po całej. Tak. Zwróciłem uwagę, że jest rewelacyjny na burtach sprowadzanych znowu wbrew logice, czyli z nurtem po burcie. Tak, bo ryba bez ogona, co nie? To pstrągiem bierze za kalekę. Rewelacyjny jednego. Jest po łuku. Chcę mu skrócić życie, co nie? No się będzie męczył, co nie? Ale powiem ci, że największe pstrągi na łamańca złowiłem... z długiego dystansu, pod nurt, z długimi przetrzymaniami. To były największe pstrągi, które łowiłem. No bo to jest taka technika dotycząca wszystkich przynęt. Tak, to jest może sprawa podejścia, po prostu. Bo też, no, można mieć najlepszą przynętę, najlepszą, danego dnia. No ale jak się kurczę, nie potrafi podejść odpowiednio, zajść pstrąga, czy do tego, czy w jakiś sposób zademonstrować. Bo pstrągi to wiadomo, on po prostu... wzrok jego, co nie? Tak. On po prostu rusza się i z każdej strony zasięg jego wzroku, co nie? Tak. Po prostu patrzy do tyłu, z boku, troszeczkę z przodu, tak. I jest ten taki trójkąt, ten klin i w tym klinie musimy tak, my być, nasza szczytówka wędki itd. itp., co nie? Musimy go tego.
Bo w mętnej wodzie, no to pół biedy, w mętnej wodzie to kurczę, myślę, to mówię, każdy głupi złowi. Bo jak też, gdybym z medytacją chciał łowić psangi, to bym czekał na wodę trąconą czy tam... Nie, największą sztuką ja ale wybieram, bo ja nie lubię łowić łatwych ryb. Ja sobie poprzeczkę podwyższam, lubię w czystej wodzie po prostu. Dobra. Nie? No wiesz, o co chodzi, żeby sobie po prostu połowić, no. Podejść go i emocje są większe.